Cześć! Z tej strony Paweł Matner, magister fizjoterapii, trener biegania, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Więc jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, kliknij subskrybuj. I jedziemy! Ściany na maratonie, skąd to się bierze? A więc tak, ściany na maratonie to przede wszystkim zbyt szybka utrata substratów energetycznych, czyli tego, co daje nam energię. Więc wtedy zwalniamy, pojawiają się jakieś dziwne skurcze, mamy wysoką niemożność kontynuowania wysiłku fizycznego z odpowiednią intensywnością, czyli w tym przypadku prędkością, jakością i uśmiechem na twarzy. To wszystko właśnie powodowane jest przez ścianę na maratonie. Ściana na maratonie i w ogóle zmęczenie, które wpływa na to, że to się pojawia, no to mamy z różnych stron. Zmęczenie układu nerwowego, przede wszystkim zaburzenia pracy elektrolitów, obniżenie ich poziomu. Obniżenie poziomu cukru, to też, bo musi się odżywiać dzięki temu, że jest cukier. Hipertermia, przegrzanie organizmu, nawet może sięgać 42 stopni Celsjusza, co wiąże się z tym, że wypłukujemy mikro i makroelementy i organizm musi mocniej pracować, żeby lepiej działać. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, zbyt szybka utrata naszej energii, czyli paliwa. Te tak zwane wycieki paliwa na to, żeby trzymać sylwetkę, żeby nie bujać się na wszystkie strony. I góra-dół, czyli to, co ma miejsce, gdy biegamy sobie dziwacznie jakoś skacząc do góry. Zbyt szybkie zużywanie energii, zbyt szybkie zużywanie paliwa wiąże się też z tym, że po prostu nas tak robnie, że się nie pozbieramy, ale z czego to też się bierze? Oczywiście odpowiednie przygotowanie treningowe, elastyczność i siła mięśni, dieta, odżywianie na trasie biegu, przygotowanie mentalne, głowa i tak dalej, ale jedną z ważniejszych przyczyn to taktyka, jeszcze raz taktyka biegu, czyli to, jak biegniemy. Nie dlatego też często mówi się o tym, zacznij wolniej, skończ szybciej, negative split. Tak też biega na przykład Eliud Kipchoge, rekord świata w maratonie 2:01:39, co pobiegł w Berlinie w 2018 roku, tak też pobiegł taką taktyką Kipchoge. I nie mówcie, że się nie da, da się nawet na poziomie 2 godzin, 1 minuty w maratonie, da się, to mnie coś zaswędziało. Dziwnie to wyglądało, ale musiałem się podrawać. Więc da się biegać wolniej i kończyć szybciej. I co przemawia za tym, aby biec taktyką negative split? Przede wszystkim wolniej zużywamy naszą energię, więc nie mamy tego kredytu, który już zaciągamy na starcie, jak zaczynamy za szybko. Bo jeżeli zaczynasz za szybko, to już zaciągasz kredyt i ten kredyt musisz kiedyś spłacić. Prędzej czy później spłacasz, a bardzo często zdarza się tak, że kredyt spłacasz z bardzo wysokim oprocentowaniem, że rąbniesz w tą ścianę i jest totalny zjazd. Bardzo wysokim oprocentowaniem podczas biegu maratońskiego się ten kredyt spłaca, jak się zaczyna za szybko, więc zacznij wolniej, nie zaciągaj tego kredytu i tak czy siak będziesz potem wszystkich innych mijał, bo dużo osób mówi, że nie przyspieszę w drugiej części dystansu, ale ze względu fizjologicznego będziesz miał dalej energię, nie będziesz miał tego kredytu i psychologicznie rzecz biorąc, większość osób będzie zwalniała i to będzie dawało Tobie kopa. To będzie dawało Tobie kopa motywacyjnego i tego takiego, że nie jesteś tym, który jest wyprzedzany, tylko jesteś tym, który dochodzi, który wyprzedza. To naprawdę buduje i dzięki temu można iść dalej. Więc mamy tutaj dwie rzeczy, które przemawiają za słusznością negative split. Fizjologicznie nie zaciągamy kredytu i mamy tą energię i psychologicznie budujemy się, budujemy tą naszą pewność siebie, żeby przyspieszać, żeby mijać kolejne osoby. I to też tak właśnie powinno się odbywać, że mamy spokojniejszy początek i to trzeba się oczywiście nauczyć, dlatego też polecam stosowanie biegów z narastającą prędkością na treningach. Umiejętność tego hamowania się, a nie nagle łup, bo trzeba przyspieszać. To wpływa na to, że dzięki temu będziemy mieli to wytrenowane i będziemy umieć tak biec, żeby potem na zawodach, na maratonie nie zaczynać za szybko jak w gorącej wodzie kąpany. Tak czasem się mówi, że ktoś leci jak w gorącej kąpany bardzo szybko. A jeżeli tak nie mówisz, to napisz w komentarzu, jak się u Ciebie mówi, jak ktoś zaczyna jak za szybko. Napisz w komentarzu, jakie Ty masz stwierdzenie, jak ktoś zaczyna jak szalony za szybko. Jakieś może fajne powiedzonka się tutaj znajdą. Więc trzeba to trenować tak samo. Kolejną sprawą, żeby nie mieć ściany na maratonie, to umiejętność przyswajania energii z zewnątrz. To też, czyli żele, napoje izotoniczne. To też
czy jakieś tam batony, banany, inne rzeczy. To też trzeba mieć wytrenowane podczas treningu. Podczas treningu. Jeżeli my na treningach stosujemy też żołądek, raz, my się uczymy w ogóle otwierania, brania tego do buzi, odrzucania, czy chowania do kieszonki. Uczymy się tego mechanicznie, uczymy się też psychologicznie, że wiemy, że tutaj trzeba otworzyć, nie stresujemy się. No i kolejna sprawa, no to, że uczymy żołądek przyjmowania tej energii i jej wchłaniania, dystrybucji do wykorzystania tej energii. To jest w dietetyce sportu, jest nawet taki termin trening odżywiania, tak? Trening układu pokarmowego, to się normalnie stosuje jako trening. I tak, jeżeli chcemy to trenować, przyjmowanie energii z zewnątrz, jeżeli napojów i tak dalej, no to oczywiście stosujmy to, ale nie tylko na tych łatwych, spokojnych, milusich wybiegankach i tak dalej, ale przede wszystkim na tych treningach na wysokiej intensywności. Jak się do tego zabrać? Oczywiście zaczniemy od tych spokojnych wybiegań, wtedy zaczniemy to przyjmować, żeby raz, no przyzwyczaić organizm, dwa, jakby zdarzały się jakieś tam rewolucje, można powiedzieć, ze strony jelit, no to na takim spokojnym wybieganku cały trening nam się nie zawali, tylko po prostu zrobimy co trzeba zrobić i biegniemy sobie dalej, tak? Więc na tych spokojnych wybiegankach, potem na tych trudniejszych biegach, czyli drugich zakresach, biega z narastającą prędkością, coraz dłuższych intensywnościach i też na przede wszystkim, to jest bardzo ważne, na tych treningach na wysokiej intensywności, kiedy żołądek jest opłuczony, kiedy biegniemy bardzo szybko, kiedy jesteśmy cali zapluci, zasilieni, ciężko nam się oddycha, nie potrafimy się skoncentrować, bo trzeba machać rękami, więc nie wiemy jak to otwierać. Na takich treningach typu interwały właśnie, zabawy biegowe, trening powtórzeniowy, tysiące i tak dalej, na takich treningach przede wszystkim, na takich treningach powinniśmy też uczyć się przyjmowania tej energii z zewnątrz, no bo zupełnie inaczej żołądek pracuje i my funkcjonujemy, jak żołądek jest obkurczony, jest duży stres, aniżeli jak my sobie latamy, pląsamy z uśmiechem na twarzy, ckamy fotki na spokojnym rozbieganiu. Więc stopniując od tych spokojnych, krótszych do coraz dłuższych wybiegań, biegach z narastającą prędkością, w drugich zakresach, na zabawach biegowych i interwałach, treningach powtórzeniowych, tysiącach i tak dalej, stosujcie przyjmowanie energii z zewnątrz. Mówię energii z zewnątrz, żeby nie skupić się tylko i wyłącznie na żelach, bo niektórzy po prostu nie trawią żeli, jakieś banany, tam batony, napoje izotoniczne, bo to też. Kolejną bardzo ważną sprawą, jak już mówimy o żelach, to żela nigdy nie popijamy izotonikiem, tylko popijamy wodą, jak już coś. Niektóre są płynne, więc nie trzeba, ale jeżeli popijamy wodą, no to też przyspiesza wchłanianie w naszym organizmie, a jeżeli my bierzemy izotonik, no to zmienia się zupełnie procentowy udział węglowodanów, to jest raz, a kolejna sprawa, nas to zamuli, będziemy mieli taki zjazd, bo będzie zbyt duży skok poziomu glukozy we krwi i potem jest automatycznie szybki spad, czyli zjazd. To też może być jeden z czynników pojawiania się ściany na maratonie, że ktoś wziął żela i go potem ścięło. Też takie przypadki są. Więc podsumowując, ściana na maratonie to oczywiście nasza ta technika biegu. Zacznij wolniej, skończ szybciej, czyli taktyka biegu. Przyjmowanie energii z zewnątrz, głowa, układ nerwowy, nawadnianie. No i to jeszcze raz podkreślam, trening, który nas przygotowuje do tego. Nie tyle kilometry, ale też, tak jak mówiłem, ciągle obracając się wokół tej techniki biegu, bujania się na wszystkie strony. Siła i elastyczność mięśni. To jest podstawa, bo jeżeli my biegniemy, tracimy energię na wszystkie strony, mamy te wycieki energii, no to szybciej zużywamy to paliwo i będziemy mieli szybciej ścianę. To jest właśnie to, dla którego warto skupić się na tym treningu pozabiegowym, o którym już tłuczę, wielokrotnie mówiłem w filmach, gdzie wszyscy będziecie mówić, że się powtarzam, ale tak, powtarzam się, no bo jednak wciąż to nie dociera do biegaczy, wciąż pojawiają się pytania na stronach, że a tu mnie boli, pojawiają się kontuzje, się na maratonie, żele, coś tam, odżywianie jak robić, dlatego wciąż to powtarzam, bo jednak widzę, że jest taka potrzeba, żeby o tym mówić, żebyście to wiedzieli, żebyście to przede wszystkim robili, wdrażali, biegali i żeby to bieganie sprawiało Wam przyjemność i żeby jak najbardziej unikać, robić unik przed tą ścianą na maratonie. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz na dole. Przypominam również, że o ćwiczeniach, zapobieganiu kontuzjom, ćwiczenia na shin splint, zapaleniu rozcięgna podeszwowego, ścięgno Achillesa, ból kolana, ITBS, ból biodra, ból pleców, te wszystkie opisane kontuzje, wszystko znajdziesz w moim najnowszym, drugim e-booku o bieganiu, czyli kontuzje biegacza. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie filmu.
To tyle z mojej strony. Dziękuję za Twój czas, dziękuję, że oglądałeś, że jesteś zaangażowany, że klikasz, lajkujesz, komentujesz. Może to się wydawać bardzo gdzieś tam powierzchowne, głupie, a jednak dzięki temu pnę się wyżej jako twórca, który dostarcza Tobie treści różnej maści, przede wszystkim o bieganiu, treningu, fizjoterapii, rehabilitacji, kontuzjach. To tyle z mojej strony, dziękuję, pozdrawiam, cześć!